dobry Państwu. Witamy na wigilijnych rybach. Jest to czas, kiedy ubieramy choinkę z Krzysiem. Tak jest. Krzysiu, pokaż. Wszystkim rozwierają zwieracze. Jest fajnie. Dzielimy się opłatkiem. Krzysiu, pokaż, jakie bombki wybrałeś. Bombki wybrałeś. Bombki wziąłem zeszłoroczne, sprawdzone, dobrze wiszą. O, Piotrek, mam dla Ciebie takie jajko. Dzięki. A, masz. No cóż. W imieniu świąt w sumie i zbliżających się świąt chcieliśmy wspólnie z moim przyjacielem w imieniu wszystkich szmaciarzy chcieliśmy wszystkim życzyć wesołych świąt, wielkich ryb, wiecznego przywodu. Czego jeszcze, Krzysiu, się życzy na święta? 220 w dowolnym rozumieniu. 220. Żeby wszyscy mieli czas pojechać na ryby, w gronie przyjaciół, żeby się nie spinać tym wszystkim, żeby jak najwięcej czasu w życiu poświęcić na dobrą zabawę. Krzysiu, a mogę Cię prosić, żebyś jeszcze koguta jednego powiesił na tej choince? Wow. Wędki mamy zarzucone. Krzysiu, wybierz jakiegoś. Piotrek, choinka nam wylata trochę. No to nic. Skończy we wodzie. Odwrotnie weź. O, bo my wszystkie skończyły. Wow. Seledynkę? Ja. To będzie gwiazda betlejemska. Gwiazda betlejemska. Wow. Taki ciężki jest kogut na choince, proszę Państwa. Jeszcze jednego, ostatniego. Biały? Ej, co ty zrobiłeś? No, byłoby. Także jeszcze raz, szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Wesołych świąt, u nas jest wesoło. Pozdrawiamy wszystkich wędkarzy ze Sulejowa, z Łodzi, z Piotrkowa, z Kielc. Skąd jeszcze? Z Pońcy. Jedno z drugim łączy. Dokładnie. I Boryna też pozdrawiam. O, tam jest Boryna, nasz przyjaciel. No i trzeba jeszcze jakiegoś sandacza złowić. Muszę brać za robotę. Tak jest. Reklamówkę już mam. Na bombki i prezenty. Piękna choinka. Trochę się rusza, ale